Ostatnie wolne mieszkania na zamkniętym osiedlu gimnazjalna w Końskich w nowym budynku z tego roku. Powierzchnia 68,57 m2. Nowoczesne budynki, doskonała lokalizacja, cena 6200 zł za metr. Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz, telefon 722 012 002. W niedzielę Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprosił na swój dzień otwarty. To wydarzenie już tradycyjnie odbyło się przy pięknej pogodzie i z tłumami odwiedzających. Najważniejszym momentem dnia było wręczenie czempionów i superczempionów dla najlepszych hodowców biorących udział w 16. Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. Dla ośrodka Dzień Otwartych Drzwi jest okazją do podsumowania całego roku wzmożonej pracy. To był bardzo, bardzo pracowity rok. Nie tylko przygotowanie do tej dzisiejszego wydarzenia, ale generalnie realizujemy bardzo dużo projektów, które przynoszą rolnikom w zasadzie i przetwórcom około, na dzień dzisiejszy liczymy około 18 milionów złotych. Mówimy o dofinansowaniu, o promowaniu przetwórstwa. Stworzenie z rolnika, producenta surowca do przemysłu, również przetwórcę. Jeżeli złożonych zostało w ubiegłym roku 48 wniosków o dofinansowanie do przetwórstwa, to znaczy, że zainteresowanie duże jest. Samo otwarcie wydarzenia przyciągnęło wielu przedstawicieli władzy. Obecni byli posłowie na Sejm RP Czesław Siekierski z PSL-u i Mariusz Gosek z Suwerennej Polski, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pluś, starosta konecki Grzegorz Piec, członek zarządu do powiatu Dariusz Banasik. Przybyli także burmistrz Koński Krzysztof Obratański, wójt Supi Koneckiej Robert Wielgopolan oraz przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk. W niedzielę przybyli do Modliszewic, mogli odwiedzić wielohektarowe pole doświadczalne, gdzie prezentowano dziesiątki rodzajów roślin i różne technologie upraw. Na placu ośrodka odwiedzić można było mnóstwo wystaw, choćby firm produkujących środki wspomagające rolnictwo, sprzęty i maszyny rolnicze. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz kwiatów, stoiska z roślinami ogrodowymi i uprawnymi, a także jarmark żywności regionalnej i tradycyjnej promujący szlak kulinarny Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Pyszne potrawy i produkty sprzedawały choćby koła gospodyń wiejskich. Frekwencja duża. Podsumowanie zrobimy dopiero jutro, jeżeli wszystkie listy, które się rolnicy wpisują na poletkach doświadczalnych, mamy ponad 200 poletek różnych gatunków roślin uprawnych. Wszystko to, co tu się wydarzy, I dzieje, ma swój określony cel. Nie są to jakieś takie, powiedzmy, zadanie, tylko oczywiście uatrakcyjnienie pobytu też w postaci zabaw dla dzieci, ponieważ to, co słyszymy, śpiewy zespołów kół gospodyń wiejskich, ale to i promowanie innowacyjnych rozwiązań, innowacyjnych metod, produktów, te, które w ostatnim czasie się pojawiły, a których czy rolnicy, czy konsumenci jeszcze nie znają. Ważnym elementem dnia było rozstrzygnięcie rolniczych konkursów, takich jak Agroliga, Piękne i Bezpieczne Gospodarstwo Agroturystyczne oraz ogłoszenie wyników 16. Świętokrzyskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Najważniejszą nagrodę w kategorii królików, czyli superczempiona, otrzymał hodowca Krzysztof Bomba, a w kategorii bydła mlecznego Michał Matuszczyk z Modliszewic w gminie Końskie. Dlatego ostatniego gospodarza superczempiona wygrała krowa rasy kosztyńsko-fryzyjskiej o imieniu Parma. To druga laktacja. Krowa w drugiej laktacji. Ona już była jako pierwiastka na wystawie, także no, zna też to środowisko. No i krowa bardzo wydajna, przy tym zachowująca też bardzo walory pokrojowe, czyli to, co dzisiaj prezentujemy. Czyli dzisiaj prezentujemy na wystawie nie do końca wartości produkcyjne. Tutaj dzisiaj prezentujemy pokrój, czyli wygląd zewnętrzny i tak jak nasze zwierzęta wyglądają. Akurat ona jak gdyby ma w sobie dwa w jedno. Ma dobrą produkcję, dobrą zawartość tłuszczu i białka, dużo litrów, no i bardzo ładnie wygląda, czyli pokrój jest bardzo dobry. A wszystkie wyniki konkursów i wystawy znajdziecie na stronie internetowej ośrodka www.siodr.pl. W trakcie dnia otwartego nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. Mogli oni podziwiać piękne, prezentowane zwierzęta, ale i korzystać ze strefy gier, zabaw i animacji. Starsi także chętnie zwiedzali boksy z ptactwem, owcami, krowami czy królikami, ale i korzystali ze strefy gastronomicznej, która jak przystało na rolnicze wydarzenie serwowała tylko swojskie i zdrowe produkty. Ze sceny wszystkim przygrywały ludowe melodie w wykonaniu świętokrzyskich artystów.